Witajcie, kochani widzowie, w programie Tygrys Mówi Show! Dziś zapowiem radośnie i w podskokach. Bo to hop, hop, naszym gościem będzie chłop. Panie chłopie, z przyjemnością goszczę pana w swoim programie, bo jak żywo pamiętam pana największą rolę. Wie pan którą? No, mogę się tylko domyślać, że chodzi o 5 hektarów, na których uprawiam ziemniaki. Jakie ziemniaki? Chodzi mi o pana rolę w spektaklu Smok Kuba. Ale to chodzi o rolę w teatrze, a nie o ziemniaki? Panie, dla chłopa rola to przede wszystkim ziemia, a nie jakaś kreacja w teatrze. No tak, ale przecież grał pan na scenie. I tak, on dziś bywałem aktorem, ale dopóki nie musiałem nic mówić, bo ja, panie, generalnie to dobrze w pantonimie się czuję. O. Coś pokazać, bacikiem machnąć w lewo albo w prawo, podrapać się w głowę, czy jak, to ja tak. Ale żeby coś mówić, wypowiadać, oznajmiać, to ja nie bardzo. Bo mi konstruktor źle żuchwę wyeksponował. O, i werbalnie to ja nie bardzo. A co pan bardzo? Bardzo, no, bardzo to ja rosół lubię, jak mi żona zrobi. Taka zupa jest jak dobre przedstawienie. Im jej więcej, tym musimy bardziej doprawić. A i tak jednym posmakuje bardziej, a drugim mniej. Z pana to nie tylko rolnik, ale również filozof. Bo panie, bo to jest wielka filozofia, żeby w tym wszystkim sens znaleźć. Bo dobrze jest wiedzieć, jak smakuje frytka, kiedy się ziemniaki uprawia, nie? Jakoś tam się bardzo kulinarnie w tej sprawie zrobiło. W jakiej sprawie? Chyba w rozmowie, panie. No w rozmowie. No, to w rzeczy samej. Panie, bo to czy to teatr, czy kulinaria, wszystko polega na jednym i tym samym. Albo coś jest strawne, albo nie. I teraz, nawiązując do pana pierwszego pytania o moją największą rolę, to trzeba zapytać widzów, czy było to ciastko z kremem, czy bardziej pasztet. Przyznam szczerze, że mi jedno i drugie bardzo smakuje. A ja przyznam, że ani tego nie da się na roli uprawiać. Ale można tu zagrać. No wie pan, no nie mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem. Nic nie rozumiem. Ja też. Aha, no to w takim razie pożegnajmy się już z naszymi widzami. Hej! Drodzy oglądacze, pamiętajcie, że każdy z was ma w życiu ważną rolę. I mówię to ja, chłop. Hop! Hop, hop!